tej rozmowie radnych, jakie jest ich zdanie w tej sprawie. Dzisiaj jest to spotkanie wyborcze, chcę usłyszeć od Państwa, co jest naszym oczekiwaniem, chcę powiedzieć o wszystkich zagrożeń, które każdy do miasta możliwie istnieje. I wypracować najlepsze, które ewentualnie gdzieś mamy uchwałę Rady Miasta zobowiązującą prezydenta do rozpisania przetargu na zbycie tej nieruchomości. Zaprezentowałem Wysokiej Radzie te bardzo liczne, bardzo częste prowadzone z Państwem konsultacje i jakie były podczas tych konsultacji przyjmowane ewentualne rozwiązania, które zmierzałyby do tego, żeby Wysoka Rada chciała uchylić tę uchwałę o przetargu i przyjąć ewentualnie ten model, który byłby modelem zabezpieczającym interes miasta i interes państwa prowadzących dzisiaj swoją działalność na terenie nieruchomości w obiektach przy ulicy Błaszaka. Wykładnia, która miałaby być podstawą do przyjmowania jakichkolwiek rozstrzygnięć, to jednak stanowisko i interpretacja Regionalnej Izby Obrachunkowej może wskazywać na to, że przyjęte wtedy przez nas i proponowane rozwiązania mogłyby być zakwestionowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową bądź każdy inny organ kontrolny. I to byłyby podstawowe te założenia. Jestem z jednego z najemców przy planowaniu przy ulicy Błaszaka. Na wstępie chcieliśmy podziękować za taką możliwość w końcu spotkania się jednocześnie z Państwem Radnym i z Panem Prezydentem. Dziękujemy. Jednak też, żeby nasze tutaj stanowisko było przedstawione, chciałabym się cofnąć do tego czasu, gdzie w ogóle weszły pierwsze pomysły na sprzedaż tego miejsca, do 2009 roku, gdzie wtedy zostało zlecone przez Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego zrobienie kosztorysu remontu tego miejsca i ten remont, który był wykonany dla Urzędu Miasta przez kosztorys. I rzeczywiście opiewał na bardzo wysoką sumę, bo ponad 2 miliony remont, gdzie naprawdę 5 lat temu na pewno ceny i materiały i usług już były tańsze niż w tej chwili. My zrobiliśmy taki kosztorys na podstawie modernizacji i rozbudowy tego miejsca, ponieważ chcemy jeszcze rozbudować ten budynek. I nasz kosztorys po całej takiej wyższej półce, że to dobrze określę, opiewa na około dobry milion złotych, nawet półtora. Ale 5 lat temu, 2 miliony ponad w tamtych czasach, nie wiem skąd to się wzięło, nie wiem dlaczego jedna firma tak wyceniła, nie została sprawdzona przez kolejną firmę, żeby zweryfikować, czy rzeczywiście ten remont jest tak drogi, a od czasu 91 w ogóle wydał Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego 91 tysięcy tylko na ewentualne remonty. To panowie, to mamy ponad 20 lat, gdzie wydano 91 tysięcy. Naszych pieniążków, nie tylko moich, tych, którzy tam dłużej są, bo ja swoją firmę mam od 5 lat, ale też pracuję tam 21 lat. Tam się nauczyłam i tam pracowałam. I to miejsce też nie jest dla mnie obce. I biorąc pod uwagę 91 tysięcy przez 20 lat wydane przez miasto, to naprawdę możemy spodziewać się takiego stanu rzeczy, jak jest, ale to nie my doprowadziliśmy do tego, że ten budynek tak wygląda i nie uważam, że to jest jedyne miejsce w Kuninie, gdzie rok temu jeden z panów radnych powiedział, że jest to Kunik. Powrócę do tego, bo jeżeli przejdziemy się alejami, staniemy choćby na przeciwko Urzędu Wojewódzkiego, tam na przykład stoi mały warzywniak, czy ja bym to określiła nawet w pomniejszeniu, że to jest szopa, czy ktoś robi z tym porządek. Nie, tych miejsc w Kuninie jest bardzo dużo. Dlaczego panowie radni stwierdzili, że to miejsce należy sprzedać, pozbyć się tych, którzy tam wiele lat pracują. Nie, są inne miejsca, dlaczego akurat to miejsce? Ja myślę, że nie jeden interes ma swój prywatny po części i chciałabym, żeby zwrócić uwagę, że my nie jesteśmy biznesmenami, którzy mają miliony, ale
jesteśmy uczciwi i chcemy zrobić to, co się zobowiążemy. Jeżeli będzie żaba, to zrobimy wszystko tak, jak podpiszemy, jak powiemy. A tutaj sam ten kosztorys 5 lat temu na 2 miliony, to naprawdę uwierzcie mi, że to była głęboka przesada, żeby później to spowodowało wasze głosy na to, że nie opłaca się miastu tego remontować i należy to sprzedać. Ale miasto, jak później również mamy w dokumentach, z dochodu z naszego całego najmu przez rok ma 320 tysięcy. Na czysto 320 ma przychodu, a dochodu ma 260 tysięcy. To nawet gdyby wziąć pod uwagę ten kosztorys sprzed 5 lat, to spokojnie miasto mogło zainwestować, wyremontować, żeby rzeczywiście wyglądało to pięknie i dalej, żeby były tam miejsca pracy. Dlaczego tego miasto nie robi? Dlaczego chcecie, żeby nas się tam pozbyć i po prostu my nie mamy nic do powiedzenia? A po trzecie, jeżeli nawet w tamtym roku powstała taka uchwała, gdzie nie zostaliśmy poinformowani, że w ogóle są takie propozycje, uchwały, że będziemy sprzedali. My się dowiedzieliśmy tak naprawdę z internetu o całej sytuacji. Nikt nie potraktował nas wtedy jak człowieka. Więc w tej chwili, według wymogów miasta, zaleceń prezydenta, założyliśmy oficjalnie spółkę, żebyśmy mogli być tym partnerem na waszym poziomie do rozmów. Mamy nadzieję, że bierzecie to pod uwagę. Zrobiliśmy wszystkie wymagania, które były ze strony Urzędu Miasta. Jeden z panów rady niedawno w radzie się wypowiedział, że prezydent sobie coś tam ustala z chłopcami z Błaszaka, a radni nie są informowani. To nie jest moja wina. To nie jest moja wina i nie chciałabym, żeby nasze tutaj całe przedsiębiorstwo na tym cierpiało. Jeżeli tylko, przecież wiecie, że cały awans jest tak naprawdę od ponad roku. Więc dlaczego też nikt z radnych, nie wiem, nie pofatygował się, znaczy z wyjątkiem może pana jednego radnego, nie pofatygował się choć raz z nami porozmawiać otwarcie, szczerze, co my planujemy. Bo my nie planujemy tego kupić po to, żeby to sprzedać, tylko planujemy, żeby tam móc dopracować do czasu swojej emerytury. Więc to nie jest jakiś biznes dla nas, a też nie jesteśmy po prostu w stanie co chwilę swoich naszą na nasze zapytanie, jak ma wyglądać ta modernizacja budynku, podpisana przez pana Paszkowiaka i tam zostały wytyczne, co w tej modernizacji ma być. Spełniliśmy. Później dostaliśmy 18 grudnia, jeszcze w zeszłym roku, odpowiedź z Urzędu Miasta z podpisem pana prezydenta. Może przytoczę, bo nie chciałabym tutaj czegoś zmienić. Brak akceptacji koncepcji budowy nowego obiektu przez MTBS oznaczać będzie wolę wybytu i modernizacji nieruchomości przez obecnych najemców. W takim przypadku konieczne będzie założenie przez najemców lokali spółki prawa handlowego, która byłaby stroną w rozmowach z miastem oraz przyszłym nabywcą nieruchomości. Z przedłużonych akceptacji koncepcji modernizacji możliwa jest do realizacji po istotnych korektach zarówno architektury, jak i polonistyki wersja numer 1. Szczegóły dotyczące tych korekt powinny być uzgodnione z Wydziałem Urbanistyki i Architektury. W takim przypadku konieczne będzie również przedstawienie zakresu planowych prac modernizacyjnych wynikających wraz z szacunkowym kosztorysem. Jednocześnie informuję, że przy akcie notarialnym przenoszącym własność przedmiotowej nieruchomości na rzecz najemców ustanowiony zostanie zakaz sprzedaży przez okres 10 lat. Kochani, no jest jasna tutaj propozycja ze strony miasta, że my mamy możliwość wykupu, porządnej modernizacji i korzystania z tego budynku. My nie chcemy tego zostawić, że jeśli się rada zgodzi na to i prezydent, że zostanie w takim stanie, jak jest. Nam też nie jest przyjemnie, jeżeli rzeczywiście po części budynek, no, elewacja jest nieładna, ale myśmy do tego nie doprowadzili, więc dajcie nam szansę na to, żeby móc z tym zrobić to, co powinniśmy. Nie sprzedawajcie nas, bo kolejny, oczywiście, może piękny budynek powstanie, ale miejsc na sprzedaż, myślę, że jeszcze miasto też ma gruntów, a niekoniecznie akurat to w centrum miasta, bo jeżeli nawet zwrócicie panowie uwagę na choćby Urząd Wojewódzki, on też jest z tamtych lat. Jeśli zwrócicie uwagę na wiele budynków, choćby Urząd Miasta na ulicy Przemysłowej i budynek policji, on też jest z tamtych lat. Czy ktoś to remontuje? Nie, ale nie użycie tego. Dlaczego akurat to miejsce? Cały czas się zastanawiamy, dlaczego i jak ważne to jest dla niektórych, żeby nas stamtąd się pozbyć. Więc obiecujemy, że rzeczywiście, jeżeli będzie możliwa dzierżawa, możliwy wykup, tak jak mamy tutaj na piśmie, to my zrobimy wszystko i co będzie ze strony miasta wymogiem wobec nas, to uczynimy. Ale
dajcie nam pracować i pozwólcie też nam się czasem wypowiedzieć, bo to, że my zostałamy z prezydentem, to jednak uważamy, że to nie jest państwo w państwie, tylko to jest główna osoba najbardziej decyzyjna i z wami się porozumiewa. Jeżeli coś umknęło, to nie każcie nas za to nas. Ja ze swojej strony wszystko. Myślę, że jeszcze tutaj koleżanki i koledzy też chcieliby to ogłosić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa gości zaproszony chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę państwa, wiem, że radni głosowali przeciwko nam, nazywając ten obiekt kaczka. Pamiętam to słowo, że takie brzydactwo jeden z radnych przytoczył, że od dzieciństwa pamiętam, ten budynek był taki i do dzisiaj jest taki. Tak jak tutaj moja przedmówczyni powiedziała, dokonamy wszystkiego. Przykładem tego mogę przytoczyć obiekt, który był w bardzo fatalnym stanie na Glince. W tej chwili ten budynek jest po prostu zachwycająco ładny. My też potrafimy z takiego brzydkiej kaczki zrobić takie coś ładnego. Tylko dajcie nam to szansę. Ale chciałam powiedzieć jeszcze coś takiego. Przytoczę, żebyście państwo radni mogli zagłosować z czystym sumieniem, jak wygląda proces cały, który przedstawiał się po kolei, kiedy dowiedzieliśmy się, jak tutaj moja koleżanka powiedziała, od momentu, kiedy była ustawa poprzednia. Myśmy dowiedzieli się z mediów, z internetu i zareagowaliśmy. To było bardzo dawno temu, bo to było w marcu ubiegłego roku. I pierwsze pismo napisaliśmy, dostaliśmy odpowiedź od pana prezydenta, że mamy się zwrócić do Rady Miasta. Zwróciliśmy się do Rady Miasta. Rada Miasta, mam pisma, wszystkie do klątu. Rada Miasta skierowała nas do pana prezydenta, czyniąc pana prezydenta jedyną osobą, która w tej sprawie może decydować. Poczuliśmy się fatalnie, jak piłeczka ping-pongowa odbijana między Radą Miasta a panem prezydentem. Poczuliśmy, ja osobiście i każdy z nas, którzy tam pracujemy, poczuliśmy się bardzo upokorzeni, że tak się nas traktuje. Ja po prostu jestem zdumiona taką postawą. Potem pisaliśmy, proszę państwa, kolejne pisma, na które dostaliśmy w końcu odpowiedź od pana prezydenta, najpierw ustną przy spotkaniu na Błaszaka, kolejną odpowiedź na piśmie, że wyraża nam zgodę. Zachwyceni, napisaliśmy kolejne pismo, że prosimy o kolejne wytyczne dyrektywy. Proszę państwa, pan prezydent nakazał założyć spółkę. To wszystko ma na piśmie. Założyć spółkę założyliśmy. Dokonać wszelkich spraw, takich jak wizualizacja. Poszliśmy do pana Sejty. Zrobił nam to. Kosztorysy. Wszystkie wymogi zostały autentycznie spełnione. Idziemy z tym wszystkim gotowi, szczęśliwi, że sprawę dalej popilotujemy, a my się dowiadujemy od pana prezydenta, że propozycja mamy przez MTBS. Ku naszemu zaskoczeniu. No znowu zastanawiamy się, co to takiego. Zastanawialiśmy się, pan prezydent, ale nie zrezygnowaliśmy z propozycji sprzedaży. Pan prezydent ciągnął z nami ten temat przez kolejne miesiące, aż w grudniu ubiegłego roku, 12 grudnia dokładnie, dał nam propozycję, że możemy wykupić lub przez MTBS-y. Pismem odpowiedzieliśmy, że wykupujemy, że nasza wola jest na wykup, proszę państwa. I sprawa, znowu czekamy z pana prezydentem na kolejne dyrektywy, że pójdziemy gdzieś dalej, tą sprawę pociągniemy, tak jak pan prezydent nam obiecał. Natomiast przy kolejnym spotkaniu dowiadujemy się, że pan prezydent nam proponuje dzierżawę. I znowu pismem odpowiedzieliśmy, że jeśli już nic nie można, to na pewno nie przez MPS, tylko przez dzierżawę. Proszę państwa, proszę mi wierzyć, tutaj się zwracam do pana przewodniczącego, jako że jest lekarzem, okupiłam to przebywaniem na SOR-ze, wysiadło mi serce. Ja nie chcę za tego Błaszaka stracić życia, ale tak się nie postępuje. Proszę, naprawdę do sumień przemawiam, że jeszcze raz podkreślam, to nie będzie kaczka, ale naprawdę dajcie nam to kupić. Pozwólcie nam to kupić. No w końcu zwracamy się, jesteśmy mieszkańcami tego miasta.
My nie chcemy wyjeżdżać. Kto tam jeszcze? Przecież poprzednicy, żyjący tu ludzie, pozostawili po sobie bardzo cudowne wspomnienia. Tak jak chociażby mój też pierwszy dyrektor elektrowni, który był inicjatorem szpitala, proszę Państwa. Zrobili dużo rzeczy. Ten obiekt jest wybudowany za tamte władze, za tamtych rezydentów. A my jesteśmy traktowani, ja nie wiem, jeszcze raz nie chcę używać tego słowa. Naprawdę czuję się upokorzona. Upokorzona, że tak muszę walczyć z własnymi władzami naszego miasta. Przecież to jest nie do pomyślenia. Dziękuję. Dziękuję. Ja razem przedstawił radny efekt wielu spotkań, które się odbyły. Zaczął proces, bo jest organem wykonawczym i to on będzie podpisywał decyzje dotyczące wywalczeń dalszego rozpodowania lokalu. Nadal może podjąć uchwałę. Już jeden jest podjęty, jak Państwo wiecie, typ zbycia przetargowego. I oczywiście nie jest wolą rady, to Pani od tego zacznę, ażeby Państwa pozbawić miejsca pracy. Absolutnie nikt tu siedzący na tej sali nie zamierza Państwu tego utrudnić. Prezydent przedstawił trzy możliwe dzisiaj warianty. Jeden, który póki co jest związany z uchwałą, która nadal obowiązuje zbycia w trybie przetargowym, który Państwa najmniej satysfakcjonuje, żeby to jest do przyjęcia. Drugi wariant, który Państwo teraz powiedzieli dwukrotnie, a więc zawiązanie przez Państwa spółkę, która zrealizuje całą inwestycję, zmodernizuje plan, który Państwo mają przygotowany. I trzeci wariant, o którym Państwo słyszeli na końcu, który oznacza realizację inwestycji przez spółkę miejską, jaką jest TDAS, który za Państwa zrobiłby wszystko. Pewnie obniżyłby koszty inwestycji, to znaczy Państwo nie musieli myśleć o tym, co będzie na radę, ponieważ jak Państwo wiecie w tym projekcie, który Państwo radni też usłyszeli, że taki jest zauważany, przewiduje na kontynuację projektu budowę mieszkań. A Państwa działalność gospodarczą partię. To jest wariant trzeci, który usłyszeliśmy. Chcielibyśmy, żeby ta dyskusja dzisiaj jest to możliwe, bo tego się prowadzimy, że koncentrowała, ponieważ i to jest decyzja, która obliguje wszystkich nas, Państwa i nas. Czyli nie ma możliwości tego, żeby Państwo na tej linii uruchomić sobie bez przetargu prawo na to, co i to jest coś, co musi być punktem wyjścia. I teraz byśmy chcieli usłyszeć jednoradnie od Państwa, jakie rozwiązanie z tych trzech Państwa w sensie, bo są trzy. A więc Wasza spółka, TBS, no chyba, że zostaje postawione, czyli jest bycie przetargowym, które, jak wiemy, wszystkich Państwa nie interesuje. Więc myślę, że Państwo się odnosi do tej wariantów, że ta dyskusja mogła pójść. Bardzo proszę. To jest moja odpowiedź, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Państwo Radni. Ja powiem tak, ja nie mogę tego po prostu słuchać. Jak może Pani mówić o jakimkolwiek upokorzeniu kogokolwiek? W żadnej sprawie w tym mieście nie poświęciłem tyle czasu, ile sprawie Państwa. Jak można mówić o upokorzeniu? Czy Pani w ogóle zastanowiła się nad tym, co Pani powiedziała? Kogo ja upokorzyłem? Jeżeli szukam wspólnie z Państwem mozolnie i cierpliwie rozwiązania, które wyjdzie naprzeciw Państwa możliwości, wydolności ekonomicznej, ale nie naruszy prawa. Państwo wiecie o tym. Tłumaczyliśmy to dziesiątki razy. Na dziesiątkach spotkań. Jak ja mogę przyjąć spokojnie takie oświadczenie Pani, że ktoś Panią upokarza? Ja Panią upokorzyłem poprzez co? Poprzez to, że jestem na każde Państwa życzenie, rozmawiam, dyskutuję, proponuję rozwiązania. To jest upokorzenie? Panie Prezydencie, poprzez to, że Pan w tej samej sprawie w ciągu jednego roku trzy razy nam podsuwa inne propozycje. Dlatego, że szukam takich rozwiązań, które są zgodne z prawem, które nie naruszą prawa. Tak, ale wyraził Pan zgodę na piśmie. Ja mogę jeszcze 15 przedstawiać, bowiem dla mnie jest ważny interes miasta. Chcę także chronić Państwa interes. A jeżeli ja słyszę w tej chwili, że ja Państwa upokorzyłem poprzez to, że 150 razy z Państwem się spotykałem i rozmawiałem, to ja tego ścierpieć po prostu nie mogę. Jak można tak prezentować takie stanowisko? Też do nas ludzie słuchają. Słuchają tego, co Pani mówi. Mówimy o imieniu miasta, nie mówimy o moim imieniu, Pani jakiejś własności. Mówimy o imieniu miasta i ja mam obowiązek. To jest moim obowiązkiem zrobić tak, żeby dać Państwu szansę, ale żeby nie naruszyć prawa i interesu miasta. Więc proszę do swojego rozumowania,
żeby Pani przede wszystkim prowadziła te wątki. Bo tu żadnych sentymentów nie ma. Ja mogę mówić o takiej czy innej historii, ale nie sentymentem będziemy to rozwiązywać, tylko rozwiązaniami zgodnymi z prawem. I bardzo proszę, jeśli ktoś z Państwa uważa, że ja go upokorzyłem poprzez to, że szukam z Państwem przez ponad rok, szukam możliwego rozwiązania. I to jest upokorzenie dla Państwa. Pismem, po to, żeby w grudniu dać nową propozycję, po to, żeby teraz w tym miesiącu dać trzecią propozycję. Jak my się czujemy? Idziemy z dokumentami. Proszę Panie Prezydencie, ponieśliśmy koszty, które Pan od nas wymagał. Założyliśmy spółkę, to wszystko jest związane z kosztami, a Pan wszystko tamto jest w ogóle niedyskutowane, tylko na kolejnym spotkaniu Pan nam podsuwa następną propozycję. No to nie jesteśmy upokorzeni w tej sprawie. Trzy razy zmiana Pana stanowiska. Na każdym spotkaniu uzasadniałem, dlaczego jest taka propozycja pod adresem Państwa kierowana. To nie było moje widzimisię. To były po prostu kolejne propozycje, były wynikiem tych konsultacji niezbędnych, które ja musiałem prowadzić, żeby ocenić, czy proponowane rozwiązanie jest zgodne z prawem, czy nie. Proszę, niech Pani zweryfikuje swoją wypowiedź w tej części, gdzie Pani powiedziała, że to jest dla Pani upokorzenie. Rozmawiamy o mieniu miasta wielomilionowej wartości. To chciałbym uprzejmie Pani przypomnieć. Jeszcze raz podkreślam, jeśli Pan mówi, że opiera się Pan na prawie, Panie Prezydencie, na prawie. Ale przepraszam Państwa, możemy się umówić tak, że jestem tu po to przewodniczący, żeby udzielać głosu i po to, żeby ten porządek nie był taki jak na jarmarku. I teraz w kolejności udzielam głosu Panu Radnemu Piotrowi Korytkowskiemu. Po kolei wszyscy Państwo będziecie mieli możliwość otrzymania takiego głosu i bardzo proszę o zachowanie takiego porządku. Dziękuję bardzo. Proszę Pan Piotr Korytkowski, Radny Miasta. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Tak, Panie Prezydencie, mamy taką sytuację. Rozmawia się z mieszkańcami, gdzie Pan niejednokrotnie na rękę właśnie mieszkańcom prowadzącym działalność gospodarczą na tym terenie i ma Pan w tej chwili podziękowanie. Określono to jako upokorzenie. Szanowni Państwo, ten temat ja chciałem pokazać, jak on wyniknął, jaka jest geneza, tak? Bo powiem w ten sposób, że wywołanie tego tematu dla radnych też było pewnym zaskoczeniem, gdyż pojawił się ten temat w materiałach na sesji, gdzie określono, że w tym miejscu jest planowane wybudowanie innego budynku komercyjnego, budynku, gdzie jest zwiększona powierzchnia, gdzie będą parkingi podziemne, gdzie krótko rzecz biorąc miasto będzie z tego budynku po wybudowaniu miało większą korzyść niż z najmu, który Państwo mają, najmniej Państwo mają od miasta. Ten pomysł radnym spodobał się z uwagi na to, że rzeczywiście pokazywał, że Urząd Miasta zajmuje się porządkowaniem przestrzeni wzdłuż głównej ulicy miasta, jakim są Aleje Pierwszego, który naprawdę wymaga dużo inwestycji. Pani powiedziała, że określono kosztorys za inwestycje kapitalne, remont około 2,5 miliona złotych. Ja myślę, że za tą kwotę, to zamiast remontować ten budynek, który tam jest, dokładając może troszkę więcej, powstałby rzeczywiście inny, lepszy budynek. Krótko rzecz biorąc, przestrzeń miasta radni podzielali ten pogląd, że jest to dobry pomysł, aby tą przestrzeń w tym miejscu w inny sposób zaaranżować. Bardziej, milszy dla widoku. Oczywiście Państwo jako przedsiębiorcy mieliby możliwość wynajmowania w dalszym ciągu tych pomieszczeń. Natomiast w pewnym momencie okazało się, że jest niezadowolenie Państwa z tego tytułu i prowadzone są rozmowy. Rozmowy Pana Prezydenta. Przez miasto i przez Pana Prezydenta zostały przedstawione dzisiaj. Panie Prezydencie, Dobra Rada.
przede wszystkim możliwość, która najbardziej dla nas byłaby korzystna i żeby nie złamać tego prawa, gdzie Izba Obrachunkowa się wypowiedziała, że ktoś, kto dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, może wtedy nabyć taki budynek, więc jak najbardziej z naszej strony chcielibyśmy podpisać umowę dzierżawy, żeby nie łamać tego prawa wobec Izby Obrachunkowej, ale z możliwością wykupu. Dzięki temu możemy zainwestować wtedy nawet więcej, bo wiemy, że to przejdzie z pokolenia na pokolenie. A jeżeli nawet zostanie ogłoszony przetarg ogólny, to wtedy też nie możecie Państwo jako rada, jako prezydent zagwarantować, co się z tym miejscem stanie i co tam będzie. Nie macie takiej możliwości egzekwowania. Mamy już przykład budynku były Konwart, prawda? Tam też ręce są rozkładane i nie można nic z tym zrobić. Ale nie możecie wyegzekwować czegoś, co jest na locie od jednej ze stron głównych miasta. Nie możecie nic z tym zrobić. My chcemy wydzierżawić, odbyć ten czas, kiedy rzeczywiście należy tą dzierżawę mieć, żeby mieć możliwość wykupu, łącznie z tym, żeby zrobić właśnie modernizację, rozbudowę. Nie wiem, jeżeli nam pójdzie dobrze, to być może kolejne piętro pociągniemy. Dlaczego nie? Ale jeżeli chodzi o sam fakt, to my jesteśmy tylko zdecydowani na wykup, a wcześniejszą dzierżawę, żeby nie łamać prawa. Po drugie, jeżeli nawet wiemy, że MTBS jest ciekawą propozycją, zastanawialiśmy się bardzo poważnie nad tym, ale tutaj słyszę, więc nie wiem, czy to jest niedomówienie, że pan radny mówi, że dalej by przynosiło to przychód z czynszu. My mieliśmy tutaj propozycję od prezydenta, że każdy może swój kawałek wykupić, więc nie wiem, czy to jest niejasność, czy pan o tym nie wie, przekazuję. Jeżeli tutaj pod względem takim, że nawet byłaby możliwość wykupu danych lokali, metrażu, które zdeklarujemy, wygląda to ciekawie, powiem, że część naprawdę z nas się wahała, ale kochani, przez kilka lat, 2-3 lata czasu budowy, my musimy nasze działalności przenieść. Tutaj naprawdę ze strony prezydenta i pana Jakubka też była mowa, że postaraliśmy się w miarę gdzieś nas nie rozrzucić aż tak przesadnie i za to dziękuję, bo dlatego żeśmy to dopiero zaczęli rozważyć na zupełnie poważnie. Ale jeżeli średnio metr kwadratowy przy wykupie między 4 a 5 tysięcy, to jeżeli ja mam na przykład lokal 80 parę metrów, załóżmy, że w zaokrągleniu 100 metrów, tak? Czyli po 5 tysięcy za metr, to co to nam daje? 500 000 i jeden lokal, który ja również muszę dalej utrzymywać na zasadzie woda, prąd, zieleń, śnieg, tak? Więc 500 tysięcy na przeciętnego przedsiębiorcę, bo my nie jesteśmy biznesmenami. I średni lokal tu u nas każdej osoby jest takiego rzędu, więc jeżeli my, nas będzie 10 jest w spółce głównych udziałowców i każdy weźmie taki lokal, nawet jeden jest 200-metrowy, to kochani, to nas wyniesie gdzieś około 6-7 milionów przy wykupie. A jeżeli przy wykupie od miasta i remoncie, to będzie połowa ceny. Tym bardziej będziemy mieli tam 2-3 lokale jeszcze pozostaną wolne i dzięki temu nawet będziemy mogli czerpać małe korzyści z tego na utrzymanie tego obiektu, więc nie zapuścimy go, a po prostu cyfry mówią same za siebie. A tutaj ja nie słyszałam w ogóle, żeby w jakimkolwiek mieście było już zaplanowane, jaka ulica ma wyglądać. Nie wiem, można zdecydować o chodniku, o kostce, ale o budynkach, które już są od wielu lat, to każdy budynek na alejach właściwie wrył się już tą całą architekturę, więc ten nowoczesny, który nawet by powstał, to byłby piękny, jestem pewna. Ale z drugiej strony wyjątkowo by tylko ten zwracał uwagę i skupiał na tym, że ta reszta jest brzydka. A jeżeli my zmodernizujemy to w miarę nowoczesności, tak jak będą wytyczne z miasta, to nie znaczy, że to będzie szmyciło. A tutaj mówię, i tak przychodu w miasto, z tego jeżeli nam MTBS odsprzeda, to w sumie nie będzie miało korzyści. Podatek, każda firma, która by kupiła, nawet ktoś inny, kolejny z przetargu, zapłaci podatek, a być może tą firma, która kupi, będzie płaciła za granicą ten podatek i wtedy miasto nie będzie miało nic. A my staramy się uczciwie do tego podejść, więc ja jeszcze raz podkreślę, że dla nas jak najbardziej dzierżawa, ale z możliwością wykupu. I wtedy wobec prawa wszyscy jesteśmy, myślę, w porządku i każdy jest zadowolony, a oczywiście miasto nas może zobligować w terminach, w latach, kiedy co mamy zrobić, podać swoje szczegółowe wytyczne. My nie mamy nic przeciwko temu, bo też chcemy współpracować. I panu prezydentowi chcę podziękować, bo naprawdę powiedział, że poświęcił nam dużo czasu i poświęcił. No,
proszę wybaczyć naszą nerwowość, ale no cała sytuacja jest taka, a nie inna, bo ja wiem, my nie mamy kilku wyjść awaryjnych, właściwie to jest jedno z głównych wyjść, od tego zależy ta nasza przyszłość, mówię, połowa najemców to też jest pokolenie to, które my musimy przynajmniej jeszcze po 30 lat pracować właśnie na emeryturę, więc z tego względu no, chcielibyśmy, żeby ta sytuacja się wyjaśniła jak najszybciej i z korzyścią dla nas. Państwo tutaj wypowiedzi Pani Głosowaca, że dzisiaj jest nam dzierżawa, powiedzmy o zagrożeniach jednej i drugiej, bo wydaje się, że inwestycja realizowana przez TBS, Pani powiedziała bardzo ważną rzecz, najważniejsza dla Was z punktu widzenia rozważenia jej atrakcyjności jest oczywiście cena za obiekt tej nieruchomości. Tu się zgadzamy, nie ma wątpliwości. No, my jej do końca jeszcze nie znamy, ale biorąc pod uwagę to, jak realizuje swoje inwestycje deweloperskie TBS, możemy liczyć, że ta inwestycja w cenie na metr kwadratowy, jak wiemy, jak chodzi o mieszkania, w stanie surowym dla gminy, jest dzisiaj oscylującą 3000 zł. Więc myślę, że nie ma mowy o rozmawianiu o kwocie 5000. Ja takiej kwocie nie myślę w ogóle. Oczywiście potrzebny jest tutaj przedstawiciel prezydenta. Cokolwiek Wam się przydarzy, komukolwiek z Was. Zdrowotnie, czy cokolwiek, rozmyślam się, nic się nie wydarzy. Inwestycja jest realizowana. I wszyscy pozostali, którzy chcą tam działać, mogą działać. Myślę, że w takiej bezpieczeństwie sytuacji, kiedy Państwo będziecie realizowali tą inwestycję jako spółka, nie macie. Jeśli Wam się ktoś nie będzie przydarzy cokolwiek krzyczy, a może się przydarzy. I ktoś jeden, dwóch, trzeci rozkracz, to proszę. Wasza inwestycja, na którą realizację zrobicie duże zobowiązania finansowe, naprawdę z tego uznaniem zapytania. O czym ja mówię, Państwo sami wiecie. Każdy w życiu wie, jak dom budował czy mieszkanie, jak trzy o to, żeby był w stanie spłacić kredyt. Uwaga Rady Miasta. Dlatego stąd ta nasza rozmowa, żeby było w miarę ogólne zrozumienie całej sytuacji i żeby można było wypracować takie rozwiązanie, które będzie dawało Państwu radnym Wysokiej Radzie podstawę do tego, by uchylić obecnie obowiązującą uchwałę o zbyciu tej nieruchomości w drodze przetargu. Ja tylko powiem pod adresem Pani Małgorzaty Zielińskiej, że jeżeli byłby przetarg, to istotnym elementem przetargu jest także zawarcie warunku wybudowania określonego obiektu przez potencjalnego inwestora, który ten przetarg chciałby wygrać. Znaczy tam są dwie części. Pierwsza część to jest część dotycząca wybudowania określonego obiektu, którego założenia byłyby przetargu określone, a druga część to jest część finansowa, część związana z ceną. Więc nie byłoby takiej sytuacji, że ktoś kupuje i dowolnie dysponuje, kupuje w sensie wygrywa przetarg i dowolnie dysponuje tą nieruchomości. Więc ja bym prosił jeszcze Państwa, żeby spokojnie rozważyć te dwie nasze propozycje dzisiaj, tą dotyczącą ewentualnej dzierżawy po wszystkich uwagach zgłoszonych przez Państwa radnych, bo uwagi były zgłaszane. My musimy jeszcze wspólnie z Państwem przepracować, żeby ewentualnie do czasu rozpatrywania tego na sesji przedstawić już bez żadnych wątpliwości proponowane rozwiązanie. I taka jest moja propozycja, Panie Przewodniczący. Także pod adresem Pana Przewodniczącego Komisji kieruję taką propozycję. Dziękuję bardzo. Nie jest Pan aktualny, to poproszę bardzo, a jak nie, to poproszę Radę. Ja tylko chciałam powiedzieć jedno. Proszę mi nie zwracać uwagi o moim myśleniu. Bo jeżeli ja zostaję pismo, jedno, drugie, trzecie, nie ja, wszyscy i jesteśmy grupą ludzi infantylnych, my jesteśmy grupą ludzi myślących. I proszę Państwa, jeszcze raz podkreślam, skoro mamy na piśmie, skoro mamy słownie, a potem na co? Trzy razy w ciągu roku rozmyta się temat i podaje się inne propozycje, no to jest naprawdę, nie wiem jak to nazwać. Jak to nazwać? Dostaje Pan, Panie Prezydencie, coś na piśmie i my po prostu zachwyceni i co? To nie jest upokorzenie, ale Pan uważa, że ja myślę, każdy ma prawo myśleć. Każdy, Panie Prezydencie, dziękuję bardzo. Jeszcze Pan Prezydent. Proszę bardzo. Drodzy Pani, otrzymywaliście Państwo pisma, były zawarte pewne sugestie, to nie były żadne decyzje.
wynikały z faktu, czy pani podpisała ze mną jakąś umowę, że się pani tak irytuje? Nie podpisała pani. Rozmawialiśmy, myśmy drążyli, analizowali sprawę pod kątem przede wszystkim prawnym. Nie może pani mieć do nas, czy do mnie pretensji, że te pisma nawet mogą się wzajemnie wykluczać. To jest zupełnie naturalne. To nie jest wyrażenie stosunku do pani czy do kogokolwiek z państwa. Może lepiej byłoby, gdyby pani tak bardzo osobiście tej sprawy nie traktowała. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę pana radnego Jarosława Sidora. Panie prezydencie, Wysoka Rado, szanowni goście. Tak się zdarzyło, że w marcu podjęliśmy tą uchwałę o komisji sprzedażowej, sprzedaży tego wyrobu. W pewnym czasie zaczęło się tym interesować, dużo nie dowiedziałem się o pewnych sprawach. Powiem szczerze, że panie prezydencie, pokieruję pana i pańskich ludzi, którzy pracują w urzędzie. Do tej środki, powiem kolokwialnie, powinno dojść, która ma miejsce od parę roku, gdy do odpowiedniej osoby fachowo podeszły do tej sprawy. Ciągnie się to już dość długo. Powiem szczerze, ja wielokrotnie rozmawiałem z panią Małczaką Zielińską. Ja byłem troszeczkę nawet zły, że jak również pani Zielińska była zdziwiona, że miasto Koni chce sprzedać nie górnik, tylko kulę znoszącą złoty jaj. Z uwagi na to, że była tylko chęć sprzedaży bezprzetargowej, a bez chęci zrobienia czegokolwiek, panie prezydencie, na tym miejscu właśnie przez miasto. Były cztery propozycje w związku z tym terenem. I powiem szczerze, nie wiem jak państwo, i powiem szczerze, że będę przychylny do tej propozycji, jeżeli chodzi o to, aby teren został w rękach miasta, aby powstało tam coś ładnego, ale tylko pod tym warunkiem, że będzie on w rękach miasta i zarządzany przez miasto, ewentualnie przez osobę, która będzie do tego odpowiednia i na tym się będzie znała. Mam nadzieję również, panie prezydencie, że będą dodane rozmowy z prezesem, aby również teren, gdzie znajduje się marionetka, połączyć razem z tym terenem, jeżeli mówimy o budynku na ulicy Warszawy. I tutaj mam taką uwagę, bo była mowa tutaj, ja na początku naprawdę przyjmowałem się tutaj pani Małgosiu do tego, ale właśnie aby była ta uchwała uchwalona, tutaj mówimy o ostatniej, czyli dzierżawa na 30 lat. Jak również z tym, że państwo będziecie to zmodernizujecie to za własne pieniądze. Koszt 2,5 miliona złotych z tego co wiem. I mam takie pytanie, no jeżeli tutaj jest sprawa tego typu, że 500 tysięcy będzie problem na rynku, powiedzmy, lokalu, nie wiem, czy 500 tysięcy, czy mniej, czy więcej, wybudowanego przez MWS. To teraz jest pytanie, skąd wziąć te pieniądze, te 2,5 miliona na remont. Inna rzecz. Jest według miasta 5 lat temu, 2009. Ja powiem jeszcze o innej rzeczy. Ja się tylko cieszę, panie Małgosiu i szanowni państwo, rozmawialiśmy na ten temat. Ja się bardzo cieszę, że to nie pójdzie w ręce prywatne. Nie dopuszczę do tego, tak jak miało być przetarg. Dlaczego? Bo w tej kadencji podejmowaliśmy również uchwałę o sprzedaży pewnego terenu po PKS-ie, o ile się nie mylę,
tysięczny. Dlatego, panie prezydencie, to, co powiedziałem kiedyś. Dobry gospodarz nie sprzedaje swojego majątku, dobry gospodarz swój majątek pomnaży. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Jan Kurwański. Powiem krótko, proszę państwa. Pan radny Skino, może trochę do tego się odniosę, bo pan twierdzi, że pan nie będzie za tym, żeby to poszło w ręce prywatne, czyli generalnie pan nie popiera tej teorii, że państwo umowa przetargowej, proszę mi przebaczyć, że państwo chcą to wykupić w pewnym okresie, prawda? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ktoś tu podawał na przykład Konwart. No, Konwart nie był zbywany przez miasto, tylko przez Edyka Masy Podkościowej prowadził sprzedaż Skarb Państwa i to zawierał umowy z nabywcą, dlatego nie możemy tam ingerować, ponieważ jest to w tej chwili teren prywatny. Jeżeli miasto sprzedaje, zbywa swoich przetargów, to generalnie